Kiedy mija niebezpieczeństwo, biegną do morza. Chcę dobiec do Diego, a jeśli Mewa stanie mi na drodze, zabije ją. Wszystko w porządku? Tak. Chciałem go pozdrowić i życzyć dobrej nocy. Zasnął. Nie chcę przeszkadzać. Rano będę przy nim, a ty pozałatwiasz swoje sprawy. Dobrze. Miała dziwny głos. Przepraszam, że przychodzę tak późno, ale musimy porozmawiać. Co tu robisz? O czym chcesz rozmawiać? Pana syn udaje. Nigdy nie był porwany. To on zrzucił doniczkę, kiedy byłem z Lucią. I to on zawlógł mnie na stadion i pobił. Pana syn jest przestępcą. Co ty mówisz? Porwanie pana syna to oszustwo. Ale to mój syn. Nie możesz tak mówić. Mówię to, bo jest pan dobrym i uczciwym człowiekiem. I dlatego, że Lucia też podejrzewała go o zrzucenie tej doniczki. Dla dobra jej i pana wnuka. Musi mi pan pomóc zdemaskować Fernanda. Jak dobrze, że twoja siostra pomoże nam w restauracji. Porozmawiajcie sobie. Muszę iść do domu. Nie odchodź. Fernando jeszcze nie wyszedł ze szpitala. Nie chcę być sama. Zostań ze mną. Modlisz się za mnie? Tak. Potrzebujesz czegoś? Nie mogę spać. Przykro mi, że zrobiłem ci krzywdę. Nie mów tak. Rozumiem cię. Jestem twoją matką. Wiem, przez co przeszedłeś. Proszę Boga, byś o tym zapomniał. Dobrze, że się modlisz. Ale jutro musisz wysłać pieniądze. Porywacze nie mogą czekać. Wiesz, co masz robić. Podejmę pieniądze i wsadzę je do zwykłej koperty. Dołożysz tam list. List? Do kogo? Jak to? Do porywaczy. Nadawcą jest agencja nieruchomości. To na wypadek, gdyby list trafił w niepowołane ręce. O tym nikt nie może wiedzieć. Nasz los jest w twoich rękach. Nie rób żadnych przelewów i nie wypisuj czeków. Wiem, że to trudna sprawa. Ale zastanawiałem się, kto mógłby mi pomóc i pomyślałem o panu. Nie mogę ci w tym pomóc. Wie pan, że Fernando jest przestępcą. Nic nie wiem. Fernando jest moim synem, a ja jego ojcem. Odejdź stąd. Odejdź. Nie chcę z tobą rozmawiać. Precz. Płacz, ile chcesz. Łzy oczyszczają duszę. Płaczę, bo tracę Diego. Wiem, kochanie. Wiem. Muszę kontynuować tę farsę, bo nie chcę krzywdzić Adriana.
Lol, poza panią. Chyba. Doña Elvira, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo? Jak się pani miewa? Gerardo, stoję w kolejce, jak zawsze. No, pues, aquí, haciendo mi fila. Usted sabe, a lo de siempre. Cieszę się, że Fernando wrócił. Kiedy wyjdzie do szpitala? Bóg da, to może dziś. Proszę go pozdrowić. Nie odwiedziłem go, bo mam dużo pracy. Yo se lo diré, sí. Przekażę. Prowadziłem rachunki pani, Fernanda i Lucy. Proszę mi dać książeczkę czekową. Załatwię pani sprawę. Nie, nie trzeba. Podejmę trochę pieniędzy na zakup lekarstw dla Fernanda. No właśnie, załatwię to. Już moja kolej. W każdym razie dziękuję za uprzejmość. Przepraszam, kawaler prosił jaja na miękko czy na twardo? Miękkie jaja? Nigdy. Zawsze twarde. Kawalerze, to miał być żart? Nareszcie dobrze wychowana dziewczyna. Nazwała mnie kawalerem. To nieśmiała i dobrze wychowana dziewczyna. Szanuj ją. Nie rozumie sprośnych żartów. Kawaler okazał się King Kongiem i przestraszył dziewczynę. Dość tych żartów. Dajcie spokój Laurze, bo nie chcemy, żeby uciekła. Jak wiecie, mój ojciec wraca dziś do domu. Musimy się nim opiekować. Proszę, żebyście szanowali Laurę. Niczego nie pamiętasz? Chciałbym, żebyś sięgnął pamięcią do okresu sprzed porwania. Słucham. Zostawiłeś Lucy list na wypadek swojej śmierci, pamiętasz? Nie. A pamiętasz, że kiedyś miałeś manię dzielenia papierosów na pół? Nie wiem, nie pozwalają tu palić. Teraz ja chcę ci zadać pytanie. Jakie? Wypytujesz mnie z własnej woli, czy na zlecenie Diego Valdeza? Diego, synu, co się z tobą dzieje? Nie jestem ci już potrzebny? Coś jeszcze? Śniadanie dla Diego. To siostra Krystyny. Lucia dała jej pracę. Miło mi. Zaraz przyniosę. Lucia dała jej pracę, bo nie będzie miała czasu. Musi się zająć mężem. Jedz, jedz. Nie gadaj. Nie słuchaj jej. Lucia robi to dla Adriana. Powiedziałam prawdę. Lucia i Adrian są w szpitalu, bo dziś wypiszą Fernanda. Zabiorą go do domu. Daruj sobie szczegóły. Nie gniewaj się. Juliet ma rację. Lubicie dolewać oliwy do ognia? Uspokójcie się. Nie zwracaj na nich uwagi. Fernando i Lucia będą nadrabiać 5 straconych lat. Po zimie zawsze przychodzi wiosna. Zamknij się! Zamknij się, jeśli choć trochę mnie szanujesz. Nie wyżywaj się na Juliet, a ty milcz i jedz. Co chcecie usłyszeć? Że umieram z zazdrości, że co, że pęka mi serce? Idźcie i rozpowiedzcie po całym bazarze, że Diego Valdez umiera,
z zazdrości dla kobiety, która nazywa się Lucia Martinez. Nie chcę waszej litości. Nie możecie kopać leżącego. Nie zależy mi na współczuciu. Nie rób z siebie męczennika. Mam dość robienia z siebie błazna. Nie będę się upokarzał przed Lucią i Fernandem. Jasne? Niczego nie można ci powiedzieć, bo zaraz się obrażasz. Ja powinienem to powiedzieć. Od razu podejrzewasz, że wykonuję polecenia Diego Valdeza. Nic dziwnego. Przesłuchujesz mnie jak podejrzanego. Zawsze uważałeś mnie za przestępcę. Naprawdę kochasz mnie jak syna? Bo ja zapomniałem, jak to jest. Jeśli czujesz się prześladowany, to dlaczego nie interesujesz się tym, gdzie byłeś i co się stało? Chcę ci pomóc. Wybacz, ale... Wybacz, wydaje mi się, że chcesz pomóc raczej Diegowi. Nawet nie wiem, kim on jest. Przychodzi tu, żeby mnie obrażać. Co on sobie myśli? Wierzysz bardziej jemu niż mnie? Jak się czuje mój pacjent? Chcę już wyjść. Lucio, przekonaj doktora, że będziesz się mną dobrze opiekować. Dopóki jestem żywa, nikt cię nie skrzywdzi, synu. List? Pieniądze. Gdzie nadawca? Antonio. Alam. Ale Fernando ma wyobraźnię. Agencja nieruchomości. Pani Olga nie jest stąd. Skąd jesteś, Olgo? Z wioski Ceramios. Znasz? Usiądź. Długo byłam za granicą, podróżowałam. W końcu tu wróciłam. Podaj mi jakiś numer. Gram w totka. 012. Wywróżyłem go z fusów. Stawiaj na 012 i zobaczysz, że wygrasz. Widzę, że zamartwiasz się o Diego. Jest mi go żal. Nikt nie chciał go zranić. Diego jest sierotą. Wychowywał się na ulicy Milagros. Jesteśmy jego przybraną rodziną. Nie chcieliśmy go urazić. Wasze komentarze sprawiły mu przykrość. Reagujesz jak matka, której syn został skrzywdzony. Oj, wybacz. Przypomniałam sobie, że mam coś do zrobienia w barze. Chwileczkę, posłuchaj. Daj spokój, jestem wściekły. Musisz panować nad sobą. Lucia i Fernando znowu są razem, ale zrozum, oni mają syna. Musisz się z tym pogodzić. Nie pogodzę się z tym. Jeśli tak uważasz, to daj mi spokój. Posłuchaj, Diego. Nie mogłem się doczekać wyjścia ze szpitala. Uważaj, pomogę ci. Skąd ta troska? Dopóki nie wyleczy kontuzji nóg, będzie musiał korzystać z wózka. Dziękuję.
Nie wiesz, że mężczyźni nie płaczą? Fernando, nie lubię, kiedy tak mówisz. Mężczyźni też mają prawo płakać. Pamięć ci wraca, bo mówisz tak jak dawniej. To dobry znak. Nie wiem, dlaczego to powiedziałem. Wybacz, tato. Przypomniałem sobie dzień, w którym cię porwali. Wtedy jechałem za wami na tylnym siedzeniu. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Słuchaj, matki. Będzie dobrze. Nic nas już nie rozdzieli. Wygłupiam się, co? Llorando. Płacę.